W końcu chłopaków też garnąłem na tarnowski sad, nie? Zobaczymy, czy połowią. I tyle samo drugiego. Zamiast kupować torebeczkę takich, mama daje rady. Ale wariat normalnie. Ale to ewidentnie... Joki byk! O matko, brawo. Okej, mamy to. Dajcie z waty puściowe. Czekaj, no, jeszcze tylko nagram. Roleczka. Kurwa, zobaczcie. Pięknie. Wiedzodzierowy haczyk. Dobra, mamy. Mamy? No, o pięknie, pięknie. Yes. Tak. O. O, masakra, moi drodzy. Ale chyba tu jeszcze wróci się do mnie. Na bank. Koniec! Ryby, witajcie, piękny, słoneczny dzień. 14 godzina dopiero ruszamy, a długa trasa przed nami, bo aż 6 godzin. Prawie 7. Jedziemy na pierwszy raz w życiu na łowisko w okolicach Poznania. Zbiornik prywatny, przepiękny, zadbany. Bardzo dobre opinie ma na internecie Tarnowski Sad. Nigdy tam nie byłem. Na pokładzie Kornel z tyłu. Pokaż od razu, jak auto załadowane. Za kamerą operator Mikołajek. Siema. Na miejscu będzie Marcin Guzek z rodziną, por favor, i Romek. I tym miłym składem, co najmniej, może z właściciel będzie, to porozmawiamy też. Pokażę wam to łowisko, no i mam nadzieję, i chłopaki mają, że wpadnie ryba życia. Także odcinek chyba karpiowy się zapowiada, profesjonalny karpiowy. Gruby sprzęt wzięliśmy, no i tyle, nie ma co przedłużać, bo będzie długo. Jedziemy aż na, ile chłopaki, 3 dni? 3 noce i 4 dni, także wyobraźcie sobie, jaki to będzie długi wypad. Mnóstwo materiału nagram, więc nie mam zamiaru marnować czasu w aucie. Do boju! Pała się ulewa. Normalnie lewo wycieraczki wyrabiają. Przed chwilą świeciło słońce, teraz pada deszczyk, czyli będzie leszczyk. Zobaczcie, jaka znowu zmiana pogody, teraz słońce, nie? Słońce było, później deszcz, teraz znowu słońce. Jesteśmy już 100 lat, Kornelem. Jesteśmy już na autostradzie. Łódź Północ, zostało nam 2 godzinki jazdy. Już praktycznie do samego końca autostradą. Po prawej stronie chyba załamanie pogody jest deszcz. A przed nami taka brama, takie oko Saurona, w które wjeżdżamy. Mkniemy do celu. 19 godzina. Jak myśleliście, że już jest ciemność, to byliście w błędzie, bo jest jeszcze słońce naprawdę wysoko, tylko takie chmury były. Dojechaliśmy w końcu do tego oka Saurona, o którym wam mówiłem, także zrobiła się jasność. Musimy na stację zajechać, jeszcze zatankować, bo gaz się skończył. Ponad 600 km zrobiliśmy już, także no kawał drogi. Jesteśmy niemalże na miejscu. Łowisko wędkarskie, Tarnowski Sad. Jedna minuta do celu, zobaczcie, 20.12. Tyle godzin, tankowanie na stacji jeszcze. Szybki obiadek fast foodowy, także nie jesteśmy głodni. I jeszcze jest jasno, także jest dobrze. I bardzo się cieszę, że wyjechaliśmy jednak dzień wcześniej, nie? No. Tak, jutro jakbym tu przyjechał, to już bym był taki zmarnowany, że dziękuję. Widać wodę, trochę się ciągnie. Taki widzę bardziej prostokątny niż opływowy, nie? No. Fajna okolica, zobaczcie, tutaj chyba już kukurydza jakaś była, albo coś ścięte. Łowisko Tarnowski Sad. Witamy. Przejechaliśmy jednak dookoła zbiornik, gadaliśmy tutaj z opiekunem Sebastianem i z tej strony będziemy, bo główna baza jest o tam, co wjeżdżaliśmy, no nie? A my tutaj od tej będziemy mieć stanowisko. Jest bramka z tajnym kodem. Nie będziemy wam podawać. Jak przyjedziecie, to się dowiecie. A woda już tuż. A i rybki czekają. Dobra. I załóż z powrotem tak jak było. Co? Załóż z powrotem. Nie. Widzowie, to Sebastian to widzowie. Z Tarnowskiego Sadu. Z naszego tak wielkopolskiego łowiska. Witamy ekipę z Rzeszowa. Lucia. Stanowisko dobre nam dałeś? Będzie bardzo ryba? Dobre, najlepsze. Jest szansa? Nie ma lepszego. Chłopaki, jak widzicie, się rozbijają. Flaga rozbita.
Tutaj będziemy siedzieć, kamera już ostrość gubi, bo to światło takie jest dzisiaj, jakie jest. Jutro wam to dokładnie pokażę. Tutaj z tyłu jest przyczepa jedna, namiot, mój samochód i tam jeszcze stanie Marcin, który przyjedzie zaraz drugim autem z drugą przyczepą. No i co, rozkładamy się. Jak się coś będzie działo, to mam nadzieję do zobaczenia za chwilkę z rybką. A jak nie, to wieczorową porą na ploteczki. Przyjechała w końcu familia Marcina. Gosia już mnie okrzyczała. Nie wiem za co. Ty wiesz bardzo dobrze no, za co. No. Marcin tam rozstawia. No słuchajcie, ciemno jest, przykro mi. Chyba jutro wam to pokażę, bo to za późno przyjechaliśmy. Dzień dobry, witajcie w nowym dniu. Przywituję was z przyczepy, w której spałem z Kornikiem. Kornik witaj tutaj. Się. Miał wyrko całe dla siebie. Spał jak książę. A ja tutaj, teraz przenieśliśmy rzeczy. Ja tutaj będę spał. Widzę ostrość. Z tej strony Kornik tutaj, bo mówił, że mu się dobrze spało, tak? Wyjątkowo dobrze. Zobaczcie, jesteśmy na wprost wędek, centralnie. Rybki były zaniedbane. Byliśmy tak zmęczeni, że nic ani jednej nie złowiliśmy wczoraj. No, jeżeli można nazwać to wczoraj, nie? Miko tutaj śpi, w ogóle wszyscy jeszcze śpią. W przyczepie Marcin śpi, młoda wstała. Jako jedyna. No. Co tutaj jeszcze wam pokażę? Już jest jasno, więc można nagrywać. Tutaj auta przesunęliśmy, a moje dałem tutaj Marcina. Żeby to jakoś wyglądało. Tutaj stoliczek, kukurydza jeszcze się moczy. Już chyba nie wiem, którą dobę. Coś oporna jakaś jest, ale zaraz się do niej dobierzemy. No i wędeczki stoją, mamy jeszcze tamto stanowisko i tamto, także tam pewnie Marcin rzuci, Romek pewnie tutaj zakładam. I w ten sposób rozpoczynamy nowy dzień. 100 lat, na zdrowie. Także oby to było na szczęście, oby rybki dzisiaj dopisały. Właściwie pierwszy dzień wyjazdu i cieszę się, że naprawdę to był dobry ruch, że wczoraj przyjechaliśmy, no bo już jest godzina 7, jesteśmy wypoczęci, wyspani. 8 nawet. No, prawie 9, no to ładnie, a ci jeszcze śpią. Zaczynamy nowy dzień. Pierwsze branie dzisiejszego dnia. Odjazd konkretny, bombka do góry poleciała. Jeszcze przed śniadaniem będzie ryba. Nie, nie, to kornel, bo ty go przerzuciłeś, panie kolego. Moja ryba. Spokojnie. Za bardzo w lewo dałeś. Nie, nie, no poczekaj. Nie mów do niego tak. O, dobra, i teraz już nie siłowo, dzióbek. Już nie zwijaj bardziej. Spokojnie, teraz pyszczek niech wystawi. Co to jest? Kara, ale ładnie. O kurde, jak to mi pysma. Karaś, brawo. Karp. No karp, widzę, ma wąsa. Karp. Ale jaka piłka. To nie rekord Kornela, ale jest. Karpik, sazan z dedykacją dla mamy. Leć. Jak go rozwiązałeś? Kasia. A. Jak ekonomicznie rozpalić grilla? Zobaczcie, dałem naprawdę minimum węgla, bo mamy jeden worek i sobie to będziemy dzielić na cały wyjazd. Nie ma, zawsze, kurczę, za dużo rozpalamy tego i później bez sensu się ten żar robi. A popatrzcie, jak można usmażyć kiełbasa, to już drugi sort. Teraz wjechała, bo chłopaki już wcinają. Zadowoleni. Przepyszną kiełbasę nam się udało kupić, powiem wam, i będziemy jeść dokładkę. Śląska. Jaka to jest? Słuchajcie, śląska delikatesowa. Czas na gotowanie kukurydzy. To jest ta kukurydza, co ją wcześniej zalaliśmy. To jest cukier waniliniowy. No jeszcze troszeczkę. Dobra, i tyle samo do drugiego. Zamiast kupować w torebeczkach takich małych, co jest, no to na kilogramy. Już wam w którymś odcinku to tłumaczyłem, jak ja to robię, no nie? I odrobina jeszcze do tego wchodzi olejku. Mój ulubiony osobiście to jest waniliowy. A tutaj dosłownie Marcinek kilka kropli. Tyle, no. Tyle. To jeszcze został, bo jeszcze jeden garnek będzie. No i co, ona się będzie pół godziny tu gotować. Możemy okno ukryć, jak chcesz, chyba że chcesz, żeby ci pachniało kukurydzą. Na razie, nie przeszkadza. Miko ma coś dziwnego, się wydziera. To jest druga. O, co to? I co to jest? Węgorz! Szczupak! Szczupak! Ale jaja. Podkaczony! Ty, weź kornę podbierak, weź! Spokojnie, ale biały, nie? Co to jest? Szczupak!
pośpiesz się. Dobra, spokojnie, spokojnie. Ale ja nie? No, dawaj go na matę. Ej, dziura jest w podbieraku. Kornel, wypadnie zaraz. Co byście zrobili z tym podbierakiem? Nic. Dobra, idę po aparat. Patrzcie, jaki ten szczupak jest ciachnięty. Albo go coś chapnęło za ogon. Coś go w pysku miało, co najlepsze. To jak, patrz, on też coś ma tutaj, widzisz? Też coś ma w gęsie. Zeżar rybę jakąś. Ale wariat normalnie. Jeszcze jak wyskoczył. Ale to ewidentnie musiała go jakaś ryba inna chapnąć. To sobie pomyślcie teraz w porównaniu do ręki. Dobra, zróbmy fotkę, ale z drugiej strony. I patrzcie, moi drodzy, szczupak Mikołaja. Zobaczycie na filmie, co ma z drugiej strony. Teraz wam nie pokażę. To musicie na YouTube'a wejść. I do wody. Poruszaj tak przód, tył. Poszedł. Także widzicie, na YouTube'a wszystko wam zostawiam. Cyk. Brawo. Najpierw Mikołaj zaczął krzyczeć, że to węgorz, nie? No to wszyscy się poderwaliśmy, bo tak wyskakiwał. A to proszę bardzo, szczupak, ale zmasakrowany. I teraz się zastanawiam w takim razie, jaki inny szczupak go tak chapnął, bo szczupaki to są kanibale, one się zjadają nawzajem, także to jest całkiem prawdopodobne. Szok. Trochę wieje i pada, ale słuchajcie, Kornel z Madzią znaleźli zajęcie. Przygotowują zanętę z kulek. Mamy dwa rodzaje, białe i czerwone. Białe się łatwiej rozwala palcami, bo są większe, nie? I polowanie na osy trwa. I nie wiem, jakaś plaga osu. Dawaj, brawo. Plaga os jest. Jedna za drugą normalnie. I to myślę, że wystarczy. Pokaż te kulki, Kornik. Te są takie malutkie. Jakby weszła większa ryba, no to byśmy używali kulek, no nie? A tu macie skopec po lewej. Klasyka, no nie? Zobaczymy, na razie dwie ryby, no nie ma jakiegoś takiego szału. Zobaczymy, jak Romek przyjedzie, bo to jest być może łowisko techniczne, na którym trzeba się pochylić, a my tak łowimy stacjonarnie, wiecie, jak my to łowimy. Czyli bardziej się relaksujemy po prostu i spędzamy sobie tutaj czas, a dzieciaki łowią, naprawdę, cały czas siedzą. Kolejne dwie osy. Kornel wywozi zestaw, zobaczcie, jest dzisiaj ekstremalne warunki, także chciałem wam to pokazać, jak łódka sobie radzi, jak jest straszna fala, bo wczoraj była flauta, nie? Jedyna, ona daje sobie bez problemu radę, on teraz zrzucił już zanętę i zestaw, sobie zapina, tylko wolniej pływa, po prostu wolniej płynie, jak jest taka fala, no nie? Nie jakoś tak jak ślimak, zresztą zobaczycie zaraz. Tutaj jeszcze z ciekawości, zobaczcie, jest echosonda, ona pokazuje, jakie tu jest bardzo równe dno wszędzie. 1,5 metra praktycznie, dość twarde, bo stukaliśmy nawet podbierakiem. Balon ci się zrobił, to później napnij tą żyłkę. Widzicie? Płynie. Zrobię zooma. To są już mega ekstremalne warunki i wy zobaczcie, ona daje radę. Ale kurde, sztos. Jedyne co trzeba uważać, na pewno na pilota. On nie może zamoknąć. Bo on nie jest wodoodporny. Także tylko do wywózki, cyk i od razu pod namiot. That's it. Jak troszkę przestygnie, to wam pokażę. Ale to pachnie. Mm. Ta wanilia naprawdę robi robotę, powiem ci. Patrzcie. Tam to obok spory. O to chodzi. Trzeba. Dobra, tą damy teraz. Tylko nie wiem, czy do tego, czy tamten jest większy troszeczkę. Bo tu jeszcze nam tyle zostało. Garstka jest odłożona na haczykową. I to będzie wszystko. Możesz tutaj. Dodajesz te kulki, czy ten, czy później to chcesz? Teraz mogę trochę. Na mamie z tą wodą. Niech sobie ona stoi w tej wodzie. Patrzcie. Jak napęczniała Franca. Aż się wiaderko zaczęło zniekształcać. Dobra. I co, chcesz do tego wsypać od razu te kulki i zadipować to? Nie teraz, bo jeszcze to trzeba. A to tamto spokojnie, tamto na miał zrobimy tamto. Trochę... Sypcałem całą z tego. Trochę teraz będzie. Albo dobra, całe wsypię i to się... Syp, wymieszaj. Tak jeszcze dokroimy tych kulek. No to będzie całe jeszcze. Patrzcie, co tu jest. Nie, uważaj, bo to jest gorące. To patykiem jakimś. I dipa dawaj tego. Różowego? Sweet corn, no którego chcesz. Patrzcie, sweet corn, tak wygląda. Pachnie mega. Pięknie. Może pół daj. Jeszcze zostawcie sobie go. Jest pół. Już pół jest? Tak.
mojej. Poczekaj, ja ci powiem ile dać. No śmiało. Dobra, tyle. No to tyle. Tam będzie. Jak o, jasno, jak to pachnie teraz. Ale to tak... A ten drugi jaki masz, ten różowy? Ten różowy to jest jakiś śmierdzący. A to trafisza jest. Robactwo. Aromat. Pokaż. Robactwo. No to chcesz czy nie? To później może możemy. Nie psujmy na razie. No. Nie ryzykujmy, bo tu mamy samą naturę. Jest jakiś kijek. Weź sobie podpórkę albo kijek, wymieszamy to teraz. Smakowicie wygląda, nie? To, też bym to chrupnął. Ja myślę, że tutaj na to wiedzie niezły kar. Tak? Dobrze kombinujemy? 100%, no. Smacznie to wygląda. Bo najlepsze na razie efekty są na właśnie kukurydze. No zobacz. Mistrzowski gar. Kociołek Menelixa. Kociołek rybny. Dobra, ona sobie jeszcze postoi. No ale teraz jak przestanie padać, to możesz pierwszą łódkę wywozić. Dobra. Muszę wam nagrać spod parasola, bo za bardzo pada. No nie będę ryzykował. Jeszcze dwa dni do nagrywania. Tylko kaptur załóż. Co jest? Puścił? To przykro mi. Jest, uwaga, kolejna ryba i to z pod brzegu. Kornel, ja już poluję. Kornel, twoja ryba. Moja. To jest Kornela. Nie, ja. Ale Miko rzeczywiście ci podsypał i przerzucił. I to z pod samego brzegu, Kornel. Weź podbierak. Moja ryba. Razem wam zrobię zdjęcie. Już teraz spokojnie, Miko, powoli. Bo widzę, że jest coś większego. Nie wiem, czy to nie jest ryba wyjazdu na razie. Bo Kornel był żółwie oglądać na drugim brzegu. Bo tutaj są... No, Kornel, mówię z drugiej strony. Ale on ci, ale to nie jest jego wina, Mikołaj, tylko za siłowo robiłeś. Ale... Prośba na następny raz, mniej siłowo, okej? Okay? Przy krótce. Pogoda nas nie oszczędza. Ale sobie radzimy. Była blisko i przuwary walczy. Ło! Tak, Tarnowski, tak. No nie, masz? Ma, ale masz fuksa, Marcin. Widziałeś? Ale po co ty tak na końcu... Się bez sensu na końcu tak siłujecie. Nie, delikatnie ma kręcić. No. Ładny, bardzo ładny, zdrowy. Kart pana Marcina. Chcesz kogoś dedykować albo nazwać jakoś? Nie, miałem powiedzieć, że kar Marcin, ty, ale... patrz, mówi sikaczyk. Czy to twój? Na pewno nie mój. A czemu ci wisi na palcu haczy? Tego to nie wiem. Na karku był. Nie, a nie, nie. Całe się posiąłeś, ten serio? Nie, to nie jest z niego. Od spodu mu leci. Dobra. Do wody. Ale haczyk, zobaczcie, miał na sobie ten karp. I to nie jest twój? Raczej nie mój. Zaraz zobaczę, ale... Zacznę tutaj witać od pan. Tam. Dzień dobry. Dzień dobry, Małgosia. Marcin. Karty. Kontrola kart. Siema. Przyjechała. Siema. Siema. Cześć. Lucio. Co to jest? Drożdżóweczki. No coś. Cześć, siema, Lucio. Romusia jeszcze widzę nie ma, ale... Nie, jeszcze nie dojechał. Romuś zawsze dostaje. Ale to jest Hubert, już... właściciel łowiska w ogóle. Witam wszystkich serdecznie. Widzowie, poznajcie Huberta. Hubert, poznaj widzów. Pozdrawiam wszystkich. Twoje 5 minut. Twoje 5 minut. A ja taki po roboczemu. Nie no, kurde. To my też. Cały czas coś tu się dzieje w koło, także trzeba trochę kosić trawę, trochę gdzieś tam zwierzęta pokarmić, drzewka przycinać, także... Takie drożdżóweczki, zobaczcie. Z owoczkami. Przepraszam, z maczkiem. Żebym kogoś nie... Ja jestem Team Serek. A teraz wam powiem, że normalnie gul mi tak skoczył, że masakra. Kto oglądał ostatni film i Marcinowi i tak dalej? Kto oglądał ostatni film z targów Rybomania w Poznaniu, co byliśmy? I pamiętacie? Te osoby, które widziały, a jak nie, to sobie włączcie go i zobaczcie. Tam była taka scena, że przyszła do nas para, facet z dziewczyną. I wiecie, że to był ten facet? Tak było. I przyniesie nam drożdżówki. I teraz tak gadamy od słowa do słowa, że teraz są drożdżówki i to było na tych targach. Tak było. No teraz tak jak rozmawiamy, to tak faktycznie było. Każdy gość tu nas zawsze przyjeżdża. Ciężko to tak
jak zapraszam kogoś na Tarnowski Sad, to zawsze te drożdżóweczki pyszne przewożę. Romek może potwierdzić, bo Romek jest częstym bywalcem u mnie i zawsze drożdżówa do kawy jest, także... A gdzie jest Romek? W drodze. Gdzie jest Romek? To jest pytanie. O, ale odjazd. On już przez 3 zestawy przeszedł. Dobra, daj niżej wędkę, Niko. Pójdzie pod tym. Uuu, jaki kart. Daj, o! Bo chyba najładniejsze na razie. Co zrobić, żeby się nie spiął? Poczekaj, spokojnie, teraz po prostu daj niech się wymęczy. Nie siłowo. Niech on tam sobie jeździ, nie? Chce, niech idzie, hamulec poluzuj troszeczkę też. Musimy go teraz wyciągnąć już. Będziemy mieli karasie. I tam też jest ryba? Jest karaś, no. Ale jaja. No to dwie ryby. Linek! Wow! Tak do linę nie złożyłem. Ale on jest malutki. Ale podbierak by się przydał. Ja ci wezmę podbierak zaraz. Tobie też dać? Ale co, jako tutaj... Gosia, weźmiesz podbierak? Dobrze, dobrze. Dobrze. Bardzo dobrze, Miki. Opanowany. Może nie w tą ścinę, tutaj go dawaj w tą stronę. Bardzo dobrze. Uuu, jaki ładny! Piękny! No to będzie powyżej 5 chyba, mi się wydaje. No nie, 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 nie. Już jest prawie gotowy. O, pięknie, pięknie, tak, 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 tak. Dobra, na podbierak go naprowadź. Jest! Brawo, piątka. No, to taki będzie... Patrz, jaki karp. Tarnowski Sad, łowisko. I jest. Okej, okay, mamy to. Możesz go z maty go wypuść, żeby możesz, się no, ładnie, nie wiem, ładnie, ten... ładnie go teraz zobacz. Tak. I tu go ładnie wpuścimy, nie? Rzuć ją do wody spokojnie. No. Niech sobie spłynie. To mogę możesz sobie nawet wejść do tej wody. Tu nie jest chyba głęboko. Wiecie? Tak? Nie, może niech lepiej nie wchodzi. Nie jest głęboko. Tak? Tak? Zobacz. A fotkę jakbyśmy w wodzie zrobili? No, zrobię ci. O, ty wysnij. No. To czekaj, Miko. Dobra. Teraz to na YouTubie macie. Czekaj, zmieniamy na zdjęcie. Dobra, już, dawaj go. No. Czekaj. No. Tak sobie. Daj mu trochę wody, niech poczuje. Daj do mnie go. Piękne zdjęcie. That's it. Pójdź go tak, już bez maty. O. Pójdzie. Jejku, Miko, kurczę, powiem ci, że zazdro. Super. No. Z morską matę już przeleją całą wodą. Łuskę mi zostawił. O, widzisz? Dwie. Na pamiątkę. Weź sobie, będziesz miał z tego łowiska na pamiątkę. Do kieszeni sobie schowaj. Nie mam kieszeni. To dawaj, ja ci wezmę. Przyniesie szczęście. Zmocz matę i chodź. Na Tarnowskim Sadzie zawsze będziesz miał już parę takich ryby. Silne ryby, nie? Przyznasz? No. Ale jest trochę spokoju, no, tak, nie? No. Ryby na Tarnowskim Sadzie, ryby na Tarnowskim Sadzie cechują się tym, że mają ogromną moc. I to tu właśnie nasz młody kolega doznał tej radości, że tak powiem. Łuski są na pamiątkę, także są na pamiątkę. Bierzemy. Chodź. Żółwik jeszcze, Miko. No to była taka piękny. Dobra piątka, no. Piękny, no. To może napijmy się herbaty? Tak jest. To jest dobry plan na dzisiejszy dzień. Kolejna ryba u Mikołaja. No stara się chłop, nie powiem. Chyba na razie jako jedyny. Chociaż Kornelowi też gula skacze. Bo my to już za bardzo tu się zajęliśmy integracją. I spod Trzcin, tak? Tak, spod Trzcin. No. Podnęcone na bąbce. Halo, o co spod Trzcin, kolejny. Tutaj opiekun doradził. Tak się sprawdza to, co powiedziałem. Tak, tak. Bardzo fajnie. I na karpika zagra Marcin w tle. Bierze rybka, trzeba wyholować.
No i do worka schować. Ale pachnie rybą. I do worka schować. I jej, hej, hej. Ten będzie chyba trochę mniejszy. Coś tu jest. Mniejsze niż wcześniej. A tu lin. Nie widać go w ogóle. On tu był. Spróbuj troszeczkę. O, jest, jest widać. Tylko muszę widzieć, wiesz? No, spokojnie, nie? Daj mu powietrza złapać, Miko. Dobra, tak jak tamtą. No, tak jak... Powoli, teraz już spokojnie. To dwie, minuta w tą czy w tamtą, to już... Pięknie. Silne są, nie? No. Naprawdę, te ryby tutaj są tak waleczne. Ale Miko też się już uczy, widzicie? Już nie siłowo, końcówka, spokojnie. To jest najważniejszy etap holu. Wystaw buzię. Buzię widzę! W tym tęczu! Widzicie? A ja widzę! No, to też pełna usta. O, piękny! Ło! Prawny po wybraniu. Piękny. O, ty też jest, kurde! Fajny! Cyk. No i co? Roleczkę robimy z uwolnienia. Uwaga! Ja rolki możecie oglądać na TikToku, na Facebooku, także ktoś z YouTube'a jeszcze nie wstąpił, zapraszam. Uwalniamy. Karp kolejny. Nazywa się Najman. Najman. A dlaczego to się dowiecie na YouTubie? Może z maty go wypuścić. Chodzisz sobie do wody? Tak. Pięknie. Nie, twardy już znowu. A jak chcecie wiedzieć, to ja na dwie kamery tutaj Najman, Najman, ty szaleńcu. Nagrywam. Już, Najman. I lecimy tutaj. Kurczę, Najman. Powoli, spokojnie. No Marcinku. Stanowski! Pięknie. Taki Najman, tylko mu niebieskiej kurtki brakuje. Piękna rybka. Brawo, Miko. A gdzie moje? I ta pełna łuska nam tu dzisiaj dominuje, nie? Pełna łuska, nie? No. Spod trzy. Nie, nie zostawił łuski. Macie takie dyskoteki? Tylko jeszcze muszę, sukieneczkę sobie mógł założyć. Się tak się stroi, że to nie wiadomo co to będzie. Marcin, czy chyba, że ja o czymś nie wiem. Znaczy wiesz, nie wiem co one tworzą, ale wiesz, ile to potem trzeba zlizywać. A to jest jadalne? Nie wiem, pluję tym cały tydzień. My tu gadu gadu, a tu powoli. Romuś daje czadu. Niemiecki. Niemiecki ten wjeżdża. O. Ale zasuwa. Udało się. Kurczę, czekaj, jak to było? Siemanko! Na majówce, nie? Na majówce, rzeczywiście. No. To już chwilę, nie? Co tak długo? No, tak co zeszło. Co ty sobie wyobrażasz? Wczoraj byłem na... O której miałeś być? O... Ty mi tak zawsze mówisz. Dobrze, dobrze, no, dobrze. Ja na ciebie dobę czekałem. Dwie godziny się spóźniłem. Dobę. Nie, wczoraj miałem zawody. Musiałem opędzić, ale trzecie miejsce zdobyłem, także super. No a dzisiaj jak to z mamami, jeszcze cmentarz, jeszcze to, jeszcze tamto i... No i zeszło, nie? Ale jestem. W końcu chłopaków też zgarnąłem. No, czekamy, żebyś nam pokazał. Zgarnąłem na Tarnowski Sad, nie? Na tą wodę. Zobaczymy, czy połowią. Już, ale coś... Nie jest źle. Jechałem tamtą drogą, już coś widziałem, jakaś ryba była wpuszczana. Złowiłeś? Ręka rybą śmierdzi. No, widzisz, czyli łowi, no, trzeba umieć łowić, nie? Mówię, stanąłem, może mnie zobaczą. Gdzie tam? Wypuścili, nagręcili i poszli. A jadę, mówię. Pogoda taka sobie, ale... Ale się spotkaliśmy w końcu. No. Ale odjazd był atomowy. No. I w końcu kordel ma. I od razu tu pod nęce. O, cia. No i kordon na to czekał właśnie. Powoli, teraz już nie, nie na siłę. Jak chce, niech sobie odchodzi, kornalek. Spokojnie. Hamulec masz dobrze wyregulowany. Tak, hamulec jest ok. Ha, bo on tutaj jest. Wstać. Troszkę. No i tyle. Wbił, wiesz co, w tą pętlę. On się wpieprzył w tą pętlę i w sumie zahaczono o ten kołek. Zahaczyło o ten kołek, no. Ty się kurde niestety skąpałeś. No to tam jest nie problem akurat, nie? Ale poświęcenie. Ale była ryba. Seba. Seba ty, Seba ty. Seba ty, ryby, ryby, ryby. No bo on się zahaczył o ten kołek, nie?
też się tak zdarza. Tu jesteśmy na rybach w końcu, nie? Tak. Romek jeszcze nie wkroczył do gry. Ja od jutra, od rana, dzisiaj na zapoznanie. Trzeba, wiesz, no późno przyjechałem, no. Chcę się z wami zakolegować. Chcę się z wami zakolegować, odpocząć, bo ja od 8 rano na nogach non-stop. W domu pakowanie do Gniezna i potem tu, także z przesiadkami jest. Masz przypon? Zakładaj. Przypon? No przypon cały, a co ty masz? No! Czemu masz taki pod, co tu, podwójne? Pod menodę. A, myślałem, że to jest podwójna igła. Romek tym strzela. Takie czary mary. Z procy. Spod jaj dosłownie tutaj przy trzcinkach. Jedna taka. Kornet tam rzucił. Pyk. Idzie proca. No, spoko. Od razu. Jest okej. To teraz trochę przyciągnę. Nie wiem, jak to jest możliwe w ogóle. No, ale tu uwielbiają takie coś. Cyk. I widziałeś, gdzie on strzelił? Nie, teraz sam rzucił. No. Tam rzuca. Ryba tam będzie cały czas. I dawaj drugą troszeczkę bardziej, wiesz, lepszy kąt zrób, Kornelek, tą. Tylko przynęty nie ma. Przynęta. A co tam, to za mało było? O, jest. Nie, tak, bo to imituje pelet, nie? No. A ten co nosisz? Tak. Jak nie ma gumki, bo na gumkę no. By sobie założył sam pelet, nie? A jak nie ma gumki, no to zakładamy coś, co imituje pelet, nie? Czyli wafter jest w kolorze peletu. To wafter, czyli on jest balansujący tak, taki? Tak, on się balansuje. Pachnie. Czyli ani nie tonie, ani nie pływa, także... Ale za to mocny fajny. Ale będzie trzymać przynajmniej, nie? Masz. I zauważcie, że my już do podajników, do metody nic nie dajemy. No to jest tak zwana bombka, no powinien być ciężarek, no ale jak nie ma ciężarka, to podajnik wystarczy. I się strzela, bo towar strzelasz peletem, nie? No. I blisko też, kornik. O, Miki jak ładnie rzucił. Super. Zwiń troszeczkę. Tyle. Dobra. Miko to samo robi, tylko tutaj odbicie lustrzane. Te trzcinki. Także zaraz zobaczycie. Będą odjazdy. Będą tarnowskie role. Konie. Tarnowskie sady. Tarnowskie konie, tarnowskie sady. Konie. O, już, patrz. Już była obcierka. Już? No, no, nachodzą tak. Tak samo, jak Romek szczeli, to cały czas tam krążyć. Prawno krążyć. Jeszcze możesz podwinąć troszeczkę, Miko, to. A to jest, wiesz co ten jest? To jest kryl. A to jest ten. Barwiony zalewajką Przemka, solbajcem, nie? Ten sam, tak? Sweet tuna, tak. To jest to samo, tylko zabarwione sweet tuną. A ten jest, jaki ma zapach w ogóle? To jest normalnie rybny, neutralny, aha. Typowo rybny. To w ogóle nie ma żadnego, to nie ma w ogóle żadnego zapachu. Nic, ja nic nie czuję. Nie, no tak rybnie pachnie, wiesz? Że delikatnie, troszkę mączko. No, no mączka, no. Czujesz coś? Trochę. No to czekamy i chyba co, można by zbiórkę zrobić, tak. Taką delikatną, nie? Patrzcie, słońce nam wyszło, no coś pięknego. Przyjechał Romek i Tarnowski sadowy. Pogoda. Piękna pogoda. Tak. Nie, tak naprawdę jutro dajemy ogień, chłopaki kurde tu będą, wędki to im się będą gieły non stop. A na razie idziemy się zakolegować. Na razie idziemy się zakolegować. A, jutro jeszcze będzie, przyjedzie taka nasza fanka. Kto? A? Niespodzianka? Tak. O kurde. Powiem ci, że ona, jak słyszy Lucio, w ogóle nasza ekipa, to jest kurde chora, nie? To tak? Dla niej ma być ta czapka, jeżeli będą czapki. Będą. Super, to taka. Nie zdradzę, bo zaraz nie, to pisać co. Nie, nie będę. Jest tak za dużo. Cięcie! Koniec! Lodóweczka ogarnięta, podpięta. Chłodzimy lodzik. Tylko lodzik. Była u Romka i Romek w końcu przywiózł. Także w końcu mamy podwójną moc, z której możemy skorzystać. Dokładnie. Jest ryba, ale bez fajerwerków. O! Co to? Nie, to Miko da radę, bo to... Nie, karaś chyba pierwszy. Wodę daj, Miko. Zesrana osa. Marcin, chodź. Widzę, że jest kłopot. Boże. Co to jest? Karaś. Karaś. Uła. I tu nie tak, żebym... Oj, chyba zdjęcie nie, odpuścimy, żeby co? Nie, duży, ale... Nie robimy, nie? Nie. Mały karaś, ale zobaczcie. Jest ryba. Co się dzieje? Dokładnie. To jest na wielkość twojej dłoni. Decyd. Gdzie mi to?
dobre rady pomogły. Tu nie jest czarny. Kornel, pełne poświęcenie. Karp? Karp. Królewski. Nie uważam, tak? Bo widziałam te głuski. Jasne. Ale piękny. To jest byk. No. Nos? Madzia, otwórz kabłąk, otwórz kabłąk. No wiem, ale przejdź sobie na dwędko. Przejdź na dwędko. Ale byk. Ale byk. No widzimy, oj, to zdjęcie zrobiłem. Belet. Mamy to, dobra, mamy to. Dobra. 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 To poszło. Dobra. Cięgki. Ale piękny. Ładny. I to zawalisty, kurde, kawał. Yes. Dacyt. Fajny. Ja to już jestem cały. Żółwik miniatura. Ale ciebie tego. Ja już jestem cały w tarnowskim śluzie. O to chodzi, nie? Ale no to, ryby. To jest prawdziwy opiekun łowiska. Dbał, żeby się rybce nic nie stało i grzecznie ją wypuścił. Bezpieczeństwo ryb przede wszystkim. Od śluzu tarnowskiego. Żółwik. Żółwik. No, to jest brudna. Brawo. Pięknie. Mamy to. Mamy to. No chłopaki, bracie do roboty! Teraz na was kolej! Mamy poważną dyskusję, że u mnie się mówi na motykę motyka, a tutaj widzę, że się mówi inaczej. U nas w Wielkopolsce to na motykę mówi się haczka. Haczka. U nas na przykład idziesz hakać. Jedzie, 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 jedzie panowie! Nie, no nie, no nie, co ty robisz, Mikołaj? Dobra, wróćmy do tematu. Wróćmy haczka w Wielkopolsce. A u ciebie, Ramuś? U mnie też haczka, a na dziabkę mówi się, taka jest do wydziabywania, jak były kiedyś ziemniaki w redlinach, taka z trzema zębami, taki zakrzywiony. Wiem co, dziabka, nie? Dziabka. A tak to też haczka, nie? Napiszcie w komentarzach, jak u was się na to mówi. U nas się na przykład mówiło, że idziemy hakać pyry. A jak się u was mówi na latarkę? Latarkę. A u was? U nas to znaczy w Poznaniu. Chyba też latarka. Nie? A w Sieradzu lestryka. A to nie słyszałem jak, tego. Jak się przeprowadzałem do Sieradza, i dziadek coś mi mówi, podaj mi lestrykę. Ja zgłupiałem, nie? Mówię, o co chodzi? No. A to latarka, nie? A to nie lestryka. Słyszałem tego. No. A poziomica u was ma jakieś określenie? Nie, też nie poziomica. U nas jest na przykład Wasserwaga. Wasserwaga. A to z niemieckiego już macie na leciłości. No. A na portfel? Też portfel. A w Sieradzu Polaris. Oj, nie słyszałem tego. Polaris, no. Portfel. Portmonetka. Portmonetka, tak, no, okej. Okay, Polaris. Portmonetka, a na pieniądze generalnie mówi się u nas bejmy. Jak? Masz kupę bejmów, bejmy. To u nas bejmy. Ule, hajs, kapusta. Para poznańska jest bardzo fajna, nie? Ale to taka młodzieżowa już bardziej, nie? W antrejce, na ryczce, stary pyry w tyczce. Zgadniesz? Nie, nic nie rozumiem. W antrejce, na ryczce, stary pyry w tyczce. Czyli no mów, ziemniaki stały w przedpokoju. Przedpokoju. Na taboreciku stały ziemniaki w torebce. Tytka to jest torebka. Tytka to jest torebka. Antrejka to jest o, taki przedpokój, przedsionek. A lubisz jeść chleb z leberą? Też nie wiem, co to jest. Chleb z leberą jest rąbisty. Lebera to jest wątrobianka, nie? Albo pyry. Dalej nie wiem, co to jest wątrobianka. Wątrobianka? No. Pasztetowa. Taka pasztetowa. A, pasztetowa to tak, okej. Okay. U nas metka się jeszcze mówi. To metka, metka to jest surowe, to jest surowe mięso. Mięso pasztetowa. Chyba tyle, kurczę, pasztetowa chyba. Albo pyry z gzikiem. A to wiem, bo to w restauracjach. Restauracje to wprowadziły, nie? Takie, no, nasze jest, czyli z serem białym. Tak. Ale to chyba ze Śląska się wywodzi, nie? Nie, pyry poznańskie. Z gzikiem, to jest poznańskie, tak? No. Pyry z gzikiem, no. To jest takie rodowe właśnie poznańskie danie. Pyry, czyli ziemniaki z serem białym, nie? Tak. No to jest tak doprawione, bo tam jest, śmietanka, cebula, troszkę mleka, cebula i przyprawy, sól, pieprz, czypiorek. No i słuchajcie, przynajmniej czegoś się dowiecie z tych naszych pogadanek. Bo to jest nasz poznański fyrtel. Tarnowski sad leży na poznańskim fyrtlu i u nas na poznańskim fyrtlu tak się godo, nie? Godo. Ale to jest tak fajne, kurde, nie? Że można tak się dowiedzieć takich fajnych rzeczy. Nie no, powiem wam tak. Od roku chciałem Lucia i chłopaków tu ściągnąć i w końcu się udało, kurde. Mam nadzieję, że wiadomo, są zadowoleni. Młodzi, że se połapią. Młodzi już są zadowoleni. Starsi z otoczenia, z ludzi, bo ludzie też są ważni i myślę, że będzie tak. Już jest. I w końcu możemy powiedzieć tutaj u nas na Tarnowskim Sadzie ryby, ryby, ryby. Tak. Ryby, ryby, ryby. Lin. Mamy to. Piękne. Ale ciągnął. Madzia, ty, Madzia, ty. No. Pięknie. Komarowanie śliski, nie?
Piękna ryba. No, żółwik musi być. Kolejny gatunek mamy na tej wodzie dzisiaj. Karaś, karp i mamy lina. Czekamy na resztę gatunków. Jakby Szajba powiedział. Był szczupak. Jeszcze był szczupak. A jeszcze szczupak był, o! I to już się na metodę. Na metodę, tu biorą na metodę, tak. Tak, że ryby to już teraz... Wszystko. Nie ma reguły, że na metodę białoryb. Mu tam błyśnie i pa. Dla Jureczka... Ryby! Uwaga, nadeszła wiekopomna chwila, wjechało kultowe danie Gosi. Placki węgierskie z serkiem. Kuchnia wydaje. Gosia tutaj widzicie. Przygotowuję. Bo tego nie nagrywa, bo to śmieci. I do kosza leci. No, Gosia tutaj kucharzy. Powiem wam. No mega, muszę nagrać na pamiątkę, no. Zrobiła to. Kolejny raz, są placuszki. Proszę. Marcin już widzicie. O poranku nagranie go bierze. Jaka dziadyga, nie? A wiesz, że to jest znany utwór na TikToku? O, masakra, moi drodzy. Siemaneczko! Siema, stary, kurde, tutaj na Tarnowskim to właśnie bym ja nie spodziewałem się normalnie, że ty z tych okolic jesteś w ogóle, nie? Romek, cześć! Co tam u was? Ja też na rybki przyjechałem. Wariacie, też łowisz? No też, tak trochę. Także słuchajcie, na pewno widzieliście tego człowieka z tego tańca, braderki. Siemaneczko, pozdrawiam wszystkich widzów. Też łowi rybki, także... Też. Takie miłe kolabo. No, myślę, że kurde, zapraszamy do naszej bazy obozowiska. O, proszę, dziękuję. Ugościmy. Chętnie. I zaraz zaczynamy łowić. Mamy przymusowy pit stop. Tutaj gospodarz przywiózł nam drożdżówki z tej piekarni. Pod strzechą przepyszne są. Cały czas wcinamy. Gosia nam zrobiła zupę pomidorową. Także no... PH. Rewelacja. No i co, czekamy. Braderki do sklepu pojechały. W międzyczasie placuś, ziemniaczany. Tak. To jeszcze z wczoraj zostało, nie? Mhm. Madzia też pojadła. No. Akordon w gotowości. No i zobaczycie, to żeśmy na film nagrali, to widzieliście, ale zobaczcie, też na TikToka jest. I na Facebooku będą jeszcze fajne nagrywki, także i u nas, i u braderków będą. Śmiało wbijajcie. Jedziemy dalej. Na chwilę przestało padać, no to kamerę mogę wyciągnąć. Zobaczcie kolejną rybę. Ryby biorą generalnie jedna za drugą, nie? Nie nagrywam wam takich małych ryb. Liny biorą w ogóle. Mikołaj się łowił. Chyba karp. Tak, no. Marcinka. Ładne. Zdjęcie zrobimy. Szalon. Szalon. Uuu, ładny. Pięknie. Brawo ty. Brawo ja. Jest branie teraz u Mikołaja. Tak? No. Nie. Dobra. Dołem se wędkę trzymają, na nich pewnie tak nie wariuje. A, aż Kornel wybiegł z przyczepy. Czekaj, ja ją podbiorę. Nie, Kornel, ty nic nie podbierasz. Nie, bo to trzeba, wiesz, na raz. Jest kolejna ryba. Tym razem Mikołaja. Coś ładnego. Odjazd był. Romek poszczelał peletem. Jest od razu efekt. Ale nie zabarwiłem czerwony pelet i jest efekt. A u mnie nic. Bo nie masz założonego czerwonego peletu. Musisz przerzucić. Pomału. Chwila przerwy w czasie deszczu. Tak, poluzuj hamulec trochę, bo ona lubi odjechać. Delikatnie. O, jedzie, patrzcie. Jest, trącił. O nie. Haczyk strzelił. Znowu. Co to za przypony? Kurde, musimy zainwestować w te przypony, nie? Trudno. Ale sztuka była. Tak. Marcinek tam robi nowy zestaw.
No i tyle, chowam kamerę, bo znowu zaczyna padać, masakra. Przeprawa na żółwie. Polecam. Nie wiem, kurki wodne, czy coś innego. Piszcie w komentarzach. Hubert, właściciel, ma zagrodę dla żółwi. Gracias. Pokaż go. Proszę. Żółwik. No, drapie żółwik. Pan żółw. Chciałbyś, przyjacielu. No to myjemy. Myjemy żółwie. Ten kąpieli chyba nie lubi. Czemu tak myślisz? Bo się wyrywa. Pa. Tak idzie. Taki bardzo piękny. Tutaj jest. Dzwonię do Huberta, a jesteście, to źle nie odzwonię. Jest kolejny widz. Uwaga na to. No i siedzi. Uwaga. Mały karaś. No już nie. Siedział. Mówiłam, podbierek. W końcu dojechał Hubert i to na grubasie, bo przywiózł nam tutaj papu. Kurczak po saigonsku, tak? Wietnamsku. Wietnamsku. U nas jest Saigon, także mi się tak myli do tego. Jemy. Kornel już wciągnął. Będzie? No. Jest kolejna ryba z braderkiem. Siemaneczką, jest. Ryby, ryby, ryby. Także zobaczcie, Kornel ciągnie. Coś większego siadło, bo tych małych rybów on nie nagrywał. No my sobie tu siedzimy, gadamy. Także taka skrócona relacja, bo zrobiłem wstępek, żeśmy Dena już praktycznie gdzie się kończy, nie? Ale wbijajcie na TikToku. Kto nie śledzi, to zapraszam na braderki. Ty masz, jak się nazywa ten kanał? Zwariowane braderki. Zwariowane braderki. To jest ten taniec taki charakterystyczny. U mnie też sobie zobaczycie, linki macie w opisie filmu. Także obserwujcie. A jeszcze co nieco zobaczycie. Daj wyżej teraz. Bawimy się. Najważniejsze, że są ryby, że biorą. Tak jest. A tak z takich ciekawostek, to ty też mówisz ryby, no nie? No też. No, a to też ludzie nie wiedzą. Amatorsko, ale... Nie tylko tańce, tylko lańce, tylko też ryby, nie? No. Też sobie tam wędkuję. Także widzicie, jaki świat mały. Już nie zwijaj, kornik. Da się. Ty tylko samą wędką, to nie kręci, tylko sobie pompuj. Uważaj, żeby sobie nie zaplątał. Wywalony w tą drugą wędkę. Ale jak się zaplątasz, to się... O, jest. Macie dublet. Oż ty. Poszedł? Nie, jest. Ale była rola. Dwie ryby. Nagrałem. Ale jedzie. Zobacz, siedzi. Ale ruszyły, nie? W jednej chwili. Ale zamieszanie, ale awantura! I to był plan Mirka Oknińskiego. Low kiki! Awantura! No pięknie, panowie. Kornel, oprzyj wędkę tak, jak ci powiedziałem, na nodze. Tak jest. I pompuj delikatnie. Coś ładnego jest. Nie, już nie siłowo, tylko spokojnie. Daj mu teraz powietrze złapać. Pięknie. Też masz karpia, Miko? Nie, wzięłam. Też karpia. No to zagnuj duży. Niech sobie odejdzie. Nie, troszeczkę przykręć kamulec, Kornel. No widzę. Bardzo fajnie. Ej, no mój jest przy brzegu.
bo jest przymrzekł. Spokojnie, Kornik. Oprzyj sobie na nodze. Nie, dzięki. No daj. Czekaj, bo mu idzie wściekle. Daj go, daj go. Ale walczą te karpie, nie? Takie o. O je, o jaki ładny. Dobra, na matę, dawaj mu. Szybko. Nie. No. Płynął tam. I Madzia biegnie tam jeszcze. Kolejna ryba. Wycinaj go szybko. Miki, weź go z podbieraka, wyciągnij najpierw. Weźcie tego mojego. Miki, weź aparat mój z tego stołu. Miko, idź po aparat mój. Staram się. Teraz go do mnie. Tylko już podnoś wędkę. No weź tego powietrza. Nie łap za żyłkę ręką, nie czasem. Tylko za szpulkę. Dobra, zwijaj. Zwijaj już. I do góry. Pompuj. To cały czas karpia polewamy wodą, żebyście do jasności wiedzieli. No dajesz. On ci wejdzie w trzcinę. On nie może tam wejść. No to dawaj go. On wejdzie. Dawaj go. Dobra, dawaj go tu do mnie. Joki byk. Yes. O matko. Brawo. Żółwik. Brawo ty. Yes. Dawaj, chodź Miko. Bo nie ma ich co męczyć. Czekaj, bo... Ale jest duży. Czekaj, ja ci pomogę. Nie, spoko. Tak, dobra. Patrzcie, jakie karty. No sztos. Dobra. Te relacje na Facebooku możecie zobaczyć. Dobra, czekajcie. Robimy zdjęcie teraz. Poczekaj. Czekaj. Piękne. Czekaj, jeszcze bokiem robimy. Czekaj. Szybko. Dobra, okej, okay, mamy to. Do wody. Zdajcie z waty puścić obydwa. Mhm. Chodź, dawaj, chodź. Chodź. Możesz wejść, jak chcesz, Korona, tylko pod spodnie, dobra, pod spodnie. Dobra, Stanowski, rwi zestawy. Miko, graty. Poszedł. Dawaj, wychodź, dawaj rękę. Brawo. Żółwi, Korona. Idziemy. Czekaj, no, jeszcze tylko nagram. Roleczka. No i karp Madzi. Niczego sobie. Dobra, jest mata, okej, okay, do wody. Nie ma co. Na macie go. Daj mu, na macie, smoszka mu daj. Nie, smoszka, bo nas przybita. Aha. Albo pod birakiem. Przybita albo przez sumle. Żeby wiatr nie był. Teraz kolejna rozwiązka. Możesz mu zaśpiewać. Będziesz mi szept. Dał czułe słowa mają maj. Brawo! Żółwik. Nie musisz trzymać. Pięknie. Do 18 roku życia młodzież wędkują nie za darmo. Jedynym takim jakby wymaganiem jest to, że muszą mieć ten cały sprzęt, tak jak matę, wypychacz, środek do dezynfekcji ze sobą. No i opiekuna, przede wszystkim rodzica, który siedzi i pilnuje te dzieci, no bo to różne zdarzenia. My jesteśmy na dworze, jesteśmy na łonie natury. Mamy dużo osp, pszczół, to się różnie może skończyć, także gdzieś na ten opiekun przez cały czas fajnie, jak będzie przy tym dziecku. No i jak ta rodzina cała spędza ten czas nad wodą, to mnie to bardzo cieszy, że gdzieś tam przekazywane są te wędkarskie tajemnice z rodziców, dzieciom, nie siedzą przy komputerach, tylko gdzieś tam wędkują. Sam tak byłem wychowany, tato, wuja gdzieś tam zabierali mnie na te ryby. No i tak też chciałbym to dalej rekultywować, żeby tak ludzie gdzieś tam z tym wędkarstwem żyli, nie? To no taki ja powiem, jest że fajny sposób na... Mega miły gest, kurde, misja wręcz powiedzieć, rodzinna. Tak jest. Także bliska mojemu sercu, także Hubert, gratuluję za to i dziękuję, dzięki, że takie coś robisz. I zapraszam rodzinki. Ja też polecam wszystkich. Tarnowski Sad, jak jesteście z okolic pewnie, no bo wiadomo, z Rzeszowa to raczej specjalnie będziecie tu musieli jechać, ale Poznań, okolice... Ale chyba tu jeszcze wróci się do mnie. Na bank. Na bank to wrócimy. To się cieszę bardzo. Gruby wyjazd, mega, także no jeszcze trwa, także jeszcze się nie skończył, ale... Tak jest. Super. Nareszcie nie pada ekstra, nie? No, pogoda się w końcu zmieniła. A to splątane jeszcze. No. Tak, bo ja mu jeden ten zestaw jego wszedł, nie? Ale to już nic, on jak sobie wisi, już nie przeszkadza. O, spadł, widzisz? Bardzo. Super. Do góry, Miko, podkręć. Czekaj, on teraz...
Nie chcę, żeby mi spadł. I tak go długo pracowałem. Niech się zmęczy. A już spokojnie, wyszedł. Na spokojnie. Jest, idzie. Ale pełnołuski. No. Pomału. I co, fajnie się taką wędką holuje, no. Nie? Ale co, chyba sobie połowiłeś, Miko, nie? No, fajnie połowiłem. No. Uważaj, żeby tam ci teraz nie poszedł. Trochę go przytrzymam. Tak, delikatnie. No, fajnie. Widzicie, na tyle ryb, co tutaj było nawet, nie? Co Mikołaj, kurczę, holuje. Kontroluje ten hol. Już wie, jak robić, żeby nie spadały, nauczył się. No, na PZW myślę, że to 10 lat. Już tak nie chcę złośliwie mówić. Patrzcie, jak pięknie to wszystko. Ręka jest przedłużeniem, wędki, zobaczcie. Ja nawet nic mu nie muszę już mówić. Kornel jeszcze czasem się tak gubi, nie? No, jest dużo, ale Kornel jest dużo młodszy jest. Muszę też wyuczyć wszystkiego. Uważaj. Dobrze. Dzięki, Juromuś, w ogóle za zaangażowanie, że chłopakom tu wstrykałeś cały czas, doradzałeś. Chłopaki są, to trzeba im pokazać, kurde. I se połowią. Ja to zdążę se połowić. Oni teraz mają... Wow. Pięknie. No, na zdjęcie. Mają okazję sobie połowić, to nie łowią. Na kukurydzę, zobaczcie. Piękny. Bezodzierowy haczyk. Piękny. Ło. Daj kamerą ci zrobię zdjęcie. Aż całego ciebie zasłania normalnie. Dobra, mamy. Mamy? No, dowód. Latą go wypuść albo podbiera. Piękny, nie? Śliczna ryba. Decyd. Wszystko co fajne szybko się kończy, niestety, ale na tym polega życie. Także powoli się musimy zawijać. Długa droga przed nami, bo pewnie ze 6 godzin jeszcze będziemy jechać, ale damy radę. Jak dotrwaliście do końca, zostawcie łapkę w górę. Jak wam się podobało, osoby, które są nowe, macie przecież subskrybuj, kliknijcie, będzie dostawać informacje o nowych filmach. A nowy film jak zwykle w piątek 19, będziemy wrzucić w piątki o 19 na kanale Łowcy. Ostatni raz z Tarnowskiego Sadu. Ryby. Cześć. Dołącz do obozu Łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.